świat.pl, witam państwa. Zbliżają się święta, biegamy po sklepach, szukamy różnych prezentów, produktów, towarów. Dzisiaj chciałem porozmawiać o czymś, czego w żadnym sklepie nie znajdziemy, a jeśli potraktować to jako towar, to w naszej epoce jest to towar wybitnie deficytowy, czyli o prawdzie. Moim gościem jest pani profesor Marcy Szor z Uniwersytetu Yale, historyczka, która od lat zajmuje się postprawdą, a więc siłą rzeczy prawdą, a także kłamstwem. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. No, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja dziękuję, że pani je przyjęła. Pani profesor, zajmuje się pani postprawdą, tymczasem kłamstwo w naszej epoce ma się chyba tak dobrze jak nigdy wcześniej. Myślę, że nawet lepiej niż w komunizmie. Dlaczego? To jest właśnie bardzo ciekawe pytanie. I ja zastanawiam się nad tym. To, co mnie zastanawia mnie bardziej teraz, to jest różnica między kłamstwem wtedy, na przykład podczas komunii, no, w czasie wielkiej narracji, w czasie wielkiej ideologii, a kłamstwem dzisiaj. A wydaje mi się, że jest podstawowa różnica. No, Hannah Arendt, ona opisywała kłamstwo totalitarne jako zupełnie rekonstrukcja rzeczywistości, bez zrywania, no, bez niczego, które dałoby zauważyć, że to jest zupełnie gładka rekonstrukcja rzeczywistości, żeby wszystko było koherentnie, żeby wszystko było całością. To kłamstwo, ale wszystko jest niby logiczną całością. A dzisiaj wydaje mi się, że mamy do czynienia z podstawowym drugim nazwiskiem. Bo dzisiaj nie chodzi o to, że to jest jedna narracja i to jest jedna fałszywa narracja. Dzisiaj chodzi o to, żeby w ogóle lekceważyć pojęcie prawdy w ogóle. Nie ma jednej nowej rzeczywistości. No, jest tysiące ewentualnie rzeczywistości. Już nie chodzi o to, że władza się stara, no, ukryć prawdę. Chodzi o to, że władza się stara o to, żeby nikt nie wierzył, że jest coś takiego jak prawda. Czyli chodzi o to, że totalna relatywizacja prawdy to jest de facto jej unicestwienie. Skoro wszystko jest prawdą, to nic nią nie jest, tak? Tak, właśnie. Jak Zygmunt Bauman kiedyś mówił, jak rozmawiamy, że jest mnóstwo autorytetów, to w zasadzie to znaczy, że nie ma niczego, że nie ma żadnego autorytetu. I jak jest mnóstwo praw, to znaczy, że już nie ma prawdy. I też podejrzewam, że to ma dużo do czynienia z internetem, bo już nie można unicestwić dane fakty, no, albo poszczególne fakty, bo wszystko jest, można powiedzieć wszystko, ale ta prawda już nie ma takiej wagi, jak kiedyś miała. Czyli można powiedzieć, że internet, który wydawało się, niektórzy mieli nadzieję, przyniesie absolutną demokratyzację debaty, w praktyce ją unicestwia. Tak, bo teraz wszystko wolno, można powiedzieć wszystko, ale to całe to pojęcie prawdy jest tak lekceważone, że niby nikogo już nie obchodzi. No dobrze, ty masz swoje fakty, ja mam swoje fakty, on ma swoje fakty. No już jesteśmy, no, postmodernistycznymi ludźmi, już nie wierzymy, że istnieje tylko jedna rzeczywistość. A to jest zupełnie inna metoda unicestwienia prawdy, moim zdaniem, niż kiedyś, podczas komuny. Już nawet kłamstwa nie są kłamstwami, tylko jak usłyszeliśmy od pani doradczyni Trumpa, są alternatywnymi faktami. No właśnie, tak. I już nie wierzymy, że jest coś takiego jak prawda. Pani profesor, a było kiedyś? Bo pani się zajmuje epoką postprawda. Kiedy była epoka prawdy? Było coś takiego? Moim zdaniem tak. Na przykład zastanawiam się teraz nad filmem pod tytułem Przesłuchania. Na pewno pan bardzo dobrze zna, z Krystyna Bugajskiego, Jango. Tak? Tak, właśnie.
I kiedy oglądałam ten film po początku wojny na Donbasie, przyszło mi do głowy, że już mamy do czynienia z drugim nazwiskiem. Bo w tym filmie, jeżeli pan sobie przypomina, jest Krystyna Janda, ona graje kobietę Tonia. Tonia jest śpiewaczką. A to chodzi o przesłuchanie tej Toni. I te przesłuchania, no przez cały film oglądamy na te przesłuchania. No i wiemy, że ktoś kłamie, że może dużo ludzi kłamie. I pod koniec tego filmu nadal nie wiemy, czy kto był jej kochankiem, czy ten Sergejusz był jej kochankiem, czy on był szpiegiem, czy nie był szpiegiem. Jeżeli on był szpiegiem, czy on wiedział o tym. Pod koniec tego filmu nadal jest niejasność epistemologiczna. Ale jednak nie ma jasności ontologicznie. Znaczy pod koniec jej jedynym kochankiem był oficer UB, którego chyba grał Adam Ferenc, jeśli dobrze pamiętam. Tak, no tak, to też. Ale dano nam do zrozumienia, że jest prawda. Tak, nie dowiemy się, co to jest, ale rozumiemy, że jest prawdziwy bieg wydarzeń, że coś takiego się istniało. I mimo to, że nie dowiemy się, co to jest, że nie dowiedzieliśmy się, co to jest, rozumiemy, że prawda istnieje. I dzisiaj mamy do czynienia z poczuciem, że nie chodzi tylko o niejasność epistemologicznie, chodzi o niejasność ontologicznie, że już nie wierzymy, że jest coś takiego jak prawda. Pani powiedziała w jednym ze swoich wykładów, że zainteresowała się pani Europą Wschodnią, Centralną Wschodnią, uznając, że właśnie w tym regionie, u nas, w Polsce, prawda jest traktowana poważnie. Dzisiaj doszliśmy do epoki, w której kłamstwo jest traktowane poważnie i kłamstwo jest formą powietrza, tlenu. Jeśli ktoś włączy telewizję państwową, to kłamstwo leje się od rana do wieczora. Mówię, na skalę według mnie bardziej intensywną niż jeszcze za PRL-u. Nie tylko w Polsce. No dla mnie to jest ogromnie smutne między innymi, bo dla mnie to prawda to było pierwszym słowem, no, którego się nauczyłam po czesku. A czeski to był moim pierwszym językiem słowiańskim. I uderzyło mnie, że wtedy wśród dysydentów używano tego słowa, niby prawda było coś namacalnego. Bo po angielsku to słowo nigdy nie miało dla mnie takiej wagi, jaką miało po czesku. Jak Havel mówił o życie w prawdzie, to prawdzie znaczyło naprawdę coś. To było święte słowo. I uderzyło mnie na przykład, kiedy słuchałam Aleksandra Winmana, który mówił na początku impeachment hearings Trumpa, tego pierwszego. Znaczy, dodajmy, emigrant z Ukrainy, który został ważnym urzędnikiem z Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Tak, właśnie on. I on był jedyną osobą obecnie podczas tej rozmowy telefonicznej między Trumpem a Zelenskim, który rzeczywiście znał i rosyjski, i ukraiński i zrozumiał każde słowo. I jak on miał coś powiedzieć na początku tej rozprawy, on powiedział na samym początku, no, don't worry, Dad, here I don't have to be afraid to tell the truth. Nie martw się, tatusiu. No tutaj w Ameryce nie musisz się bać powiedzieć prawdę. Not true any longer. Tak, no to złamało mnie serce, bo kiedy słuchałam to, ja zrozumiałam, że on używał tego słowa prawda nie tak, jak u nas używano. On używał tego słowa jak wśród dysydentów za komuny. Dzisiaj w Polsce i trochę w Ameryce jest jak w dowcipie z czasów Związku Radzieckiego, w dowcipie a propos dwóch najbardziej popularnych gazet w ZSRR, gdzie mówiło się, jak jest prawda, to nie ma izwiestii, czy nie ma tak, wiadomości, a jak są izwiestia, to nie ma prawdy, albo, albo. Tak, pamiętam ten żart. Garry Kasparow napisał, polemizując trochę z hasłem, jeśli dobrze pamiętam, Washington Post, on napisał, że
prawda wcale nie umiera w ciemności. Mówi, tacy ludzie jak Tucker Carlson zabijają ją w świetle dnia. I on ma doskonałą rację. Gwiazdor telewizji Fox, też wyjaśnienie tutaj prawicowej. Tak, no i on ma absolutnie rację. I wydaje mi się, że to też jest ważne. Ja starałam się jako przedstawić Amerykańcom w pewnym momencie słowo obnażenia, którego brakuje po angielsku. Ale dzisiaj mamy do czynienia z obnażeniem braku prawdy. Nawet nikt nie udaje, że jest prawda. Trump był absolutnie obnażeniem tego wszystkiego, że nie wierzy w prawdę. A dzisiaj trzeba być profesorem Yale, żeby móc twierdzić, że istnieje prawda, tak? No, ja chciałabym wierzyć, że nadal jest coś takiego i że musimy nalegać na to, bo inaczej, jak mówi Arendt, inaczej nie ma gruntu pod nogami. A czy dla pani rok 2015 w Polsce i 2016 w Ameryce, czyli triumf kłamstwa, relatywizmu, takiej chucpy, jak mówimy, był zaskoczeniem czy nie? To jest doskonałe pytanie. I tak, i nie. Tak, to było zaskoczeniem w tym sensie, że nie oczekiwałam, że Trump wygra. Ale nie w tym sensie, że byłam pewna, że nie wygra. Bardzo, bardzo byłam zdenerwowana. I no, oglądałam na wyniki tej nocy naszych wyborów z poczuciem paniki. Ja bardzo, bardzo byłam nerwowa. Ja bardzo się martwiłam. Ja nie uważałam, że prawdopodobnie nie dojdzie do tego, ale nie byłam pewna. Ale jestem z charakteru neurotyczna. Ja powiem panu anegdotę, że ja poszłam wtedy, żeby głosować razem z moimi dziećmi. I wtedy moja córeczka miała dopiero 4 lata i mój synek 6 lat. I ja zabrałam dzieci ze sobą, bo atmosfera w domu była taka pełna napięcia, że uważałam, że to zrobię im dobrze, no żeby to był jakiś koniec tego całego okresu, żeby oni mogli trochę brać udział w tym procesie. I jak chodziliśmy, jak spacerowaliśmy do tej szkoły, gdzie zgłosowałam, sześcioletni synek, on mnie zadał pytania, mami, if Hillary Clinton wins, then all the grown-ups are going to calm down, right? Jeżeli wygra Hillary Clinton, tak? To się wreszcie uspokoicie, tak? Tak, tak. Wszyscy dorośli. I obiecałam mu, że tak, wszystko będzie dobrze. Ale on odczuwał tę atmosferę w domu i bardzo miałam wyrzuty sumienia wobec siebie, bo dzieci, nie chodziło o to, że dzieci były w takim wieku, że nie rozmawialiśmy bezpośrednio z nimi o tym, ale ciągle ktoś padał, ciągle były rozmowy w naszej kuchni, niby to było kuchnia sowiecka w latach 70. I dzieci zaobserwowali, dzieci odczuwali. I ja szalenie się bałam tego dnia, ale myślałam sobie, że muszę tylko przeżyć jeszcze ten dzień i wtedy to już będzie dobrze. A wtedy dopiero się zaczęło. Pani profesor, tak swoją drogą, zabieranie dzieci do lokalu wyborczego wydaje mi się dobrym pomysłem edukacyjnym, ale jako pomysł na technikę relaksacyjną to coś nowego. Tak, to chyba było zupełnie szalenie pomysł, ale uważałam, że dobrze, tak, uważałam, że to było jako dobra nauka, że oni mogli brać udział ze mną i oni mogliby zobaczyć, jak wygląda ten proces, co to znaczy zgłosować. Pani profesor, ja nie wiem, co pani powie dzieciom za 2 lata, skoro Hillary Clinton wczoraj stwierdziła w wywiadzie, że według niej Trump będzie kandydował i jeśli wygra, to może być koniec demokracji w Ameryce, czyli stawka będzie jeszcze wyższa niż była w 16 roku i w 20 roku, a dorośli będą jeszcze bardziej zdenerwowani. Tak.
kiedy Trump wygrał jednak, to było zaskoczeniem, że on wygrał. Ale jak wygrał, ja zrozumiałam, że to będzie katastrofa. Bo wtedy ja odczuwałam zaraz po tych wyborów, że już był jakiś podział między naszymi kolegami. Ja osobiście naprawdę nie znałam nikogo, który zgłosował za Trumpa, ale dużo naszych kolegów uważali, że to jest strasznie, to jest bardzo niedobra sytuacja, ale jednak w końcu będzie w porządku, bo jest podział władzy, że mamy checks and balances. Oni zaczęli powtarzać checks and balances. My też kiedyś mieliśmy. Tak, no, a niby to było yoga mantra. Trzeba oddychać, checks and balances. No jeszcze raz, oddychać, checks and balances. No musimy sobie przypomnieć, że jednak władza prezydenta jest ograniczona, że wszystko będzie dobrze. I ja zrozumiałam, że nie będzie dobrze. Ja myślałam sobie, że Boże, my jesteśmy tak jak ludzie na Titaniku, którzy uważamy, że ale przecież nasz statek nie można utopić, przecież nie może utonąć, przecież my mamy najlepszy, najpiękniejszy, najbardziej solidny statek. Ale ja wiedziałam jako historyk, że każdy statek może utonąć. Pani profesor, jak wytłumaczyć to, że Ameryka, która ma instytucje demokratyczne od 250 lat, która ma jednak silne media, wspaniałe dzienniki, liberalne, ogólnoamerykańskie, całodobowe stacje telewizyjne, CNN, MSNBC, które ma 100 wspaniałych uczelni, w tym wiele najlepszych na świecie, że ta Ameryka była tak całkowicie bezbronna w konfrontacji z bezbrzeżnym, cynicznym kłamstwem? Ta Ameryka moim zdaniem nigdy nie było to Ameryko, które było przedmiotem marzenia w komunistycznej Europie. To tak poziom obłudy w tym samym obrazie jest ogromnie. To jest cały kraj zbudowany na niewolnictwie. Szkoda, że mi pani profesor tego nie powiedziała 40 parę lat temu, kiedy codziennie słuchałem Głosu Ameryki i jak słyszałem o Shining City on the Hill, to absolutnie kupowałem to 1:1. Niestety, Ameryka jest bardzo podobna do Polski w tym sensie, że to jest kraj głęboko podzielony. Mniej więcej pół a pół. Nie chodzi o to, że nie ma nikogo dobrego. Nie chodzi o to, że nie ma żadnych dobrych ideałów ani dobrych wartości. Są i jest, ale to z drugiej strony jest cały kraj zbudowany na niewolnictwie. Jest poziom racyzmu, niedowiary, jest masowo uwięzienie ludzi, jest skrajna bieda, jest krajem barbarzyńskim w zasadzie. A jak wytłumaczyć barbarzyńskim? To używa pani dokładnie tego samego określenia, o którym pani wspomina w swoim tekście wypowiedzianym przez Marcina Króla a propos ludzi, którzy przejęli władzę w Polsce. Tak. Czyli, czyli marsz barbarzyńców skuteczny po obu stronach Atlantyku? Pewnie mamy barbarzyństwo wszędzie. Nie uważam, że barbarzyńcy są specjalność jednego kraju, ani jednego narodu. To jest ludzka możliwość, która jest obecnie w każdym z nas. Pani profesor, już mamy, bo korzystamy, szczepionkę na COVID. A czy jest jakaś szczepionka, czy jest jakakolwiek szczepionka? W sensie logicznym, filozoficznym, metaforycznym albo rzeczywistym na kłamstwo, na zalewające nas ze wszystkich stron kłamstwo? Czy jesteśmy w stanie się bronić? To jest dobre pytanie. Jak chciałbym wierzyć, że tak, i ja muszę wierzyć, że tak, bo mam dzieci. I jak wprowadziłam te rzeczy do świata, to jest skok wiary i to znaczy, że mam obowiązek, by wierzyć, że coś lepszego jest możliwe. I właśnie z tego powodu
Ja oglądałam na Majdan 7-8 lat temu z taką ogromną nadzieją. A nie z powodu tego, że jestem taka idealistyczna, że uważałam, że teraz wszyscy będą żyli tam w Ukrainie no szczęśliwie na zawsze. Ale z powodu tego, że to był taki moment przypomnienia, że my ludzie jesteśmy zdolni do czegoś lepszego. To znaczy ludzie stojący miesiącami na mrozie, żeby walczyć o demokrację, praworządność i europejski charakter swojego kraju, to było imponujące, tak jak to, co robili Białorusini, szczególnie intensywnie w zeszłym roku też. Ale mniej więcej w tym samym czasie my Polacy zaczęliśmy porzucać to, o czym oni marzyli i o co walczyli. Tak. Ale trzeba nam sobie przypomnieć, że jednak ludzie są zdolni do czegoś lepszego i to znaczy, że warto walczyć. Musimy wierzyć, że warto walczyć. No w pewnym momencie podczas Trumpa ja czułam się taka bezradna i beznadziejna. I właśnie byłam w Warszawie, rozmawiałam z Adamem Miknikiem i w pewnym momencie mówiłam, że ale czuję się, że jestem bezradny, że już nie możemy niczego zrobić, nawet nie ma gdzieś uciec. I Adam na to, i to bardzo w jego stylu, i Adam na to powiedział, że Marcy, nie mów tego. Nigdy tego nie mów. Ja zawsze sobie mówiłam, w każdej sytuacji można coś robić. W każdej sytuacji, bez względu na ograniczenia, może jednak coś robić. No to prawda, jego życie jest tego potwierdzeniem. Tak, tak. I to jest dla mnie inspiracja. No to jest, że musimy sobie mówić, że jednak możemy. Nie możemy, no, nie wolno nam stracić tę nadzieję. I nie wolno mnie stracić tę nadzieję, bo mam dzieci. A gdzie jest ta tajemnica wielkiej siły Moskwy czy Putina? Mówiliśmy a propos Ukrainy, który jest w stanie zdestabilizować Europę i niemal wywrócić amerykański projekt demokratyczny, czyli osiągnąć rzeczy, o których jego poprzednicy w KGB mogliby tylko marzyć. Tak, to jest groteskowy, co się tam dzieje. No niby cały świat, cała Ukraina, w pewnym sensie cały świat, to jest gra dla Putina. To jest niby ten jeden człowiek, no przeżywa jakiś kryzys męskości i cały świat musi zapłacić za to. A propos postprawdy, ja trochę miałam obsesję latem na temat przesłuchania i przyznania Romana Protasiewicza w Białorusi. Ja słuchałam te groteskowe zupełnie przyznania, nie tylko ten krótki, ale jak pan sobie na pewno przypomina, przez jakieś półtora godzina on był w telewizji, rozmawiał z dziennikarzem Marat Markow, niczego licznego. I ten Marat Markow, on zrobił ten wywiad, no, podczas który Protasiewicz przyznał się do tego, do swojego przestępstwa, bardzo w stylu lat 30. I kiedy oglądałam i później czytałam ten transkrypt, wróciłam na te przyznania Bukharyna z lat 30. No, tak. Bo ten język jest tak podobny. No i myślałam o Putinie, no myślałam o Łukaszence. Bukharin, ukochane dziecko partii, też się do wszystkiego przyznał. Znaczy przyznawanie się do niepopełnionych czynów ma w Europie Wschodniej bardzo długą tradycję. Tak, i co z jednej strony, dokładnie, więc z jednej strony długa tradycja, z jednej strony bardzo podobny język, który już znamy, a z drugiej strony podstawowa różnica polega na tym, że jak w latach 30 ludzie słuchali Bukharina, oni powinni byli wierzyć, że on mówi prawdę. A jak Markow rozmawiał z Protasiewiczem, on doskonale zdawał sobie sprawę z tego, o co chodzi. I on to zrobił z przyjemnością. A to chodziło o obnażenie przedstawienia jako przedstawienia. To chodziło o obnażenie tego spektaklu.
I to było jakoś dodatkowy poziom groteskowy. Ja uważam, że Łukaszenko nawet nie oczekiwał, że ktokolwiek wierzy, że Protasiewicz mówi prawdę. To jest absolutnie jasne dla każdego. No, pod jakimi warunkami no to przyznanie w ogóle zaistniał. I Protasiewicz, no, Protasiewicz jest zmuszony do tego, że tak, no ty szanujesz Łukaszewiczka bezusłownie. No bezwarunkowo, oczywiście. No to człowiek z stalnymi jajcami. No Boże, to jest projekcja fantazji, no kryzysu męskości. To jest obnażenie tego wszystkiego. Putin też zdaje się, nie mówi, ja nigdy nie kłamię. On tak naprawdę, jego propaganda raczej starają się nam wmówić, że wy tam na tym Zachodzie kłamiecie tak samo, jesteście tacy sami. Te rządy są tak samo okropne, niegodziwe. I cynizmu, i draństwa jest tyle samo, więc ja nie jestem lepszy. Musi unicestwić dobro po drodze. Tak, że Zachód jest, że u nas jest obłuda i u niego nie. A jak pani profesor zajmowała się długo i także historią polskich intelektualistów, o czym napisała pani książkę, historią tego, jak zakochali się, czy zgłosili akces, mówiąc inaczej, do komunizmu. W przypadku wielu z nich to było zrozumiałe. Na przykład wśród tych, którzy pochodzili, byli pochodzenia żydowskiego, z założenia chcieli przeciwstawić się nacjonalizmowi i uznawali, że może poparcie dla komunizmu spowoduje, że wreszcie będzie system, w którym oni nie będą Żydami czekającymi na następny Holokaust, tylko będą zwykłymi obywatelami. A co pani zdaniem dzisiaj jest tak uwodzicielskiego w autorytaryzmie, że tylu ludzi po obu stronach wielkiej wody znowu zgłasza akces, znowu kupuje te prawdy, półprawdy, kłamstwa i są w stanie zaakceptować rzeczy, które wydawałoby się są dla nich albo powinny być dla nich nieakceptowalne. Tak, no i to też jest ciekawe pytanie, bo już nie ma tej wielkiej narracji. Już nie ma tej utopii. Już nie ma ten wielki cel, że no pod sam koniec będziemy żyli szczęśliwie. Widać, teraz mamy tylko strach. No mamy strach, mamy zmartwienie. No to, co jest podobnie, że ludzie szukają bezpiecznego miejsca dla siebie na świecie. No dla mnie polityka historyczna polega na tym, że ludzie szukają bezpiecznego miejsca. I to jest, i dobrze by było, gdyby wszystko, co jest niedobre, co jest złe, co jest zagrażające, to było po drugiej stronie czegoś. No, to było po drugiej stronie narodu, po drugiej stronie pewnej granicy. Ale tragedia no, ludzkiego istnienia polega na tym, że nie ma bezpiecznego miejsca na świecie. Nie ma niczego takiego, bo to, czego się boimy, jest też w nas. Nie ma ucieczki. Nie ma ucieczki od tego. Pani w jednym ze swoich wykładów, chyba w Wiedniu, wspomniała tę myśl Adama Michnika, mówiąc o Michniku, z lat 70. Właściwie myśl, która była fundamentem KOR-u i potem demokratycznej polskiej opozycji, że może to jest dyktatura, to jest może państwo totalitarne, to nie jest absolutnie państwo demokratyczne, ale musimy zachowywać się tak, jakby było. Musimy troszeczkę jakby przyjąć w jakimś sensie zafałszowaną konstrukcję po to, żeby skazać sami siebie na przyzwoitość, poniekąd zmusić siebie do przyzwoitości i do działania na rzecz dobra. A jak dzisiaj ta formuła by... Że dzisiaj musimy zachowywać się if i co byłoby po tym if, jakby co? Co byłoby dzisiaj tą zaadoptowaną do dzisiejszych czasów formułą Adama Michnika z tamtych lat? Tak, nie, dla mnie to jak najbardziej powinniśmy i specyficznie, widać, Adam też, on wprowadził do dialogu, no do dyskursu wtedy, no słowo podmiotowość. No i my jesteśmy podmiotami, a nie przedmiotami. To znaczy, że my jesteśmy ludźmi, no, a nie rzeczami. To znaczy, że my jesteśmy odpowiedzialni. No i to poczucie odpowiedzialności to jest absolutnie kluczowe.
No tak u nas teraz no, toczy się debata o critical race theory. No a ci, którzy są przeciw, oni by chcieli powiedzieć, że, ale przecież my nie jesteśmy odpowiedzialni za niewolnictwo. No a to znaczy my nie mamy no, niczego wspólnego z tym. Ale to, co te filozofie dysydentów, to, co było w tym momencie jasne, że odpowiedzialność nie pochodzi od winy. Odpowiedzialność to jest ontologicznym rysem no, ludzi. To jest no, z powodu tego, że my jesteśmy ludzi, że jesteśmy na świecie, że żyjemy na świecie, my jesteśmy już zawsze odpowiedzialni. Nie chodzi o to, że jesteśmy winni za coś konkretnego. No, chodzi o to, że jesteśmy odpowiedzialni, bo jesteśmy podmiotami, a nie przedmiotami. I to znaczy, że jesteśmy odpowiedzialni za prawdę. Jesteśmy odpowiedzialni no, za patrzenie otwartymi oczami i na przeszłość, i na teraźniejszość. Nie ma ucieczki o tej odpowiedzialności. A nawiązując do przyjaciela Adama, Wacława Havla, co dzisiaj mogłoby stanowić siłę bezsilnych, albo na czym dzisiaj mogłaby czy powinna polegać siła sprzedawcy w sklepie warzywnym? Musimy brać odpowiedzialność, musimy mówić prawdę, musimy wierzyć w prawdę i musimy myśleć dla siebie, bo oczywiście atrakcja autorytaryzmu no, też polega na tym, że myślenie jest bardzo wyczerpujące i to się da zrozumieć. No, to, żeby myśleć wyłącznie dla siebie, od siebie, to jest wyczerpujące. I to jesteśmy pochłonięci teraz informacją no, przez internet. I to jest, wszystko jest za dużo. No i to zrozumiałe, że chcemy uciec, ale nie wolno nam uciec. No, musimy myśleć i musimy myśleć dla siebie, musimy myśleć krytycznie i musimy brać odpowiedzialność. Ja tak się, pani profesor, zastanawiałem, wczoraj mi przyszło do głowy, że może jakąś ilustracją tego, w jak dramatycznej znaleźliśmy się sytuacji, jest to, jak wielką sensacją była rezygnacja z pracy w telewizji Fox News Chrisa Wallisa, który uchodził za przyzwoity głos w nieprzyzwoitej telewizji. Tak. I on przechodzi do CNN i nagle przestaje to być traktowane jak zwykły transfer z jednego miejsca pracy do drugiego, z jednej tak. stacji telewizyjnej do drugiej, tylko tak. jest to, zaczyna być interpretowane, jakby to była wielka porażka kłamstwa w zderzeniu z prawdą. Tak, tak. To jest bardzo ciekawa sytuacja, bo Chris Wallace, no, sam nie wiem, jak myśleć o tym, że on tak długo pozostał. 18 lat wytrzymywał, prawda? Tak, tak. To jest skomplikowana historia. Albo też pytanie, co się stało przez 18 lat z telewizją Fox, że on po tych 18 latach, czyli zaczynał, można powiedzieć, tuż przed wojną z Irakiem, że po 18 latach powiedział enough is enough. To jak bardzo enough było to enough. Tak, tak. Nie wiem, jak on się trzymał tam tak długo. Nie powinnam skomentować, bo za mało znam się na tę sytuację. Nie znam go osobiście, więc nie jestem w stanie sądzić. Parę dni temu znalazłem taki sondaż, który był przeprowadzony przez sondażownię Uniwersytetu Harvarda, z którego wynika, że połowa młodych Amerykanów ma wątpliwości, czy demokracja w Ameryce przegra, a 1/3 badanej młodzieży amerykańskiej ma nawet bardziej pesymistyczne nastawienie. Oni uważają, że absolutnie możliwe jest powtórzenie Civil War. Czy pani podziela ich obawy, czy może przesadzają? Może pani jest większą optymistką? Ja absolutnie no, podzielam obawy. Ja oglądałam na naszych wyborach w zeszłym roku. Ja w takim poczuciu końca świata, ja zaledwie przeżyłam. No, czyli w zeszłym roku było jeszcze gorzej niż w 16, tak? Chyba tak, bo ja
No już rozumiałam, chyba razem z rodziną byliśmy we Wiedniu wtedy i chyba już mniej więcej z mężem się zdecydowały, że jak on wygra drugi raz, już nie możemy wrócić do Stanów. Aż tak? Już poświęciliśmy się, już daliśmy wszystko, co mieliśmy. I ja już nie mogłam. To było takie poczucie wyczerpania i beznadziejności. I właśnie to o ten zamach stanu, o włos się nie uda. To było, nigdy nie było żadnej gwarancji, you know, że Biden i Harris wygrał, że zamach stanu nie uda się. To była sytuacja bardzo przygodna, bardzo przypadkowo, wszystko było możliwe, wszystko mogło się zdarzyć. A dzisiaj Amerykanów wierzących, że wybory zostały ukradzione przez demokratów i przez Bidena, jest więcej niż w styczniu, więc poniekąd tak. Jest gorzej niż było. Tak. I to, co się stało 6 stycznia, to nie było dla mnie niespodzianka. W pewnym sensie ja miałam poczucie, niby czekałam na to przez 4 lata. I oglądałam właściwie bez poczucia, że to była niespodzianka. Niby oczekiwałam przez cały czas, że to dojdzie do czegoś takiego. I to, że nie udało, to była zupełnie ewentualna, no, przygodna sytuacja. To mogłoby się zdarzyć inaczej. Pani profesor, a czy gdybyście mieli zostać w Wiedniu, czy Wiedeń miał być swoistym kompromisem między Warszawą, bo aż tak daleko to nie chcemy jechać, żeby z deszczu pod rynę, czy Wiedeń to jest metaforyczne pół drogi między Warszawą a Waszyngtonem, czy Nowym Jorkiem? A, to jest ciekawe, nie myślałam o tym, bo jesteśmy związanym z Wiedniem z powodu Krzysztofa Michalskiego. Polskiego filozofa, tak? Tak, no, z polskiego filozofa, no, który umarł tragicznie wcześniej na raka 8 lat temu już. I to on założył, gruntował ten Instytut für die Wissenschaften von Menschen, ten Instytut Nauk o Człowieku, jeszcze w latach 80. Najpierw jako miejsce dla archiwum Jana Patoczki, nauczyciela Havla. I jesteśmy przez Krzysztofa związani z tym Instytutem i z tego powodu mamy mieszkanie we Wiedniu, z tego powodu dzieci mówią po niemiecku, więc to też jest trochę przypadkowa sytuacja. Że byliśmy tam. Ale to by było logiczne miejsce dla nas, bo już mamy tam mieszkanie, dzieci już dobrze mówią po niemiecku. Ale też mogłabym sobie wyobrazić w innych okolicznościach, że moglibyśmy spokojnie mieszkać w Polsce. Ale chodziło o to, że sytuacja w Stanach była aż taka okropna. No, kiedy wyjechaliśmy ze Stanów w lipcu 20 roku, to już mieliśmy swoje zielone człowieczki w Oregonie. To było tak samo jak pod Putinem. No, jak po polsku, te zielone człowieczki po rosyjsku, którzy się pojawili w pewnym momencie w Krymie. No i mieliśmy już swoich. Pani profesor, może byście zaczęli nową tradycję intelektualną, bo tradycja intelektualistów z Wiednia, Berlina i wschodniej Europy uciekających do Ameryki była całkiem żywa, ale w drugą stronę to jeszcze nie. Jeszcze nie, ale właśnie mój synek w pewnym momencie przed wyborami, który wtedy miał 10 lat, on mnie zadał takie pytanie, że ale mamusiu, dlaczego te europejskie kraje, dlaczego oni nie uratują nas od Trumpa? I co pani powiedziała, bo to ciekawe, że sami musimy dać radę, tak? Tak, że sami musimy dać radę, ale jako dzieckiem zimnej wojny ta ironia była oczywiście ogromna. Wie pani, może to powiedziałbym, że to jest swoją drogą pewna, powiedziałbym, symetria bezradności. Wielu w Polsce pyta, dlaczego ta Europa nie uratuje nas przed PiS-em. Tak.
Tak, no a my jesteśmy odpowiedzialni za Trumpa. Ja nie mam wątpliwości, że Putin ingerował jak najbardziej w naszych wyborach, ale to, że byliśmy podatni na prowokacje, to jest dowód tylko na to, że byliśmy podatni. No gdyby u nas nie było takich słabości, no to by się nie udało. Więc to my musimy brać odpowiedzialność za to, za Trumpa. To jest poziom barbarzyństwa w Ameryce, to jest poziom przemocy, który jest nie do wiary dla Europejczyków. To, co pani profesor mówi, sprawia wrażenie trochę echa tych słów profesora Marcina Króla, które pani cytuje w tekście ostatnio opublikowanym w Rzeczpospolitej. Czyli czy to jest amerykańska wersja, byliśmy głupi, tak? Tak, tak. Chociaż ja muszę powiedzieć, że z tą formułą pana profesora Króla nigdy się nie zgadzałem. Ja uważam, że nie byli głupi. To znaczy, może popełnili błędy, ale po pierwsze uważam, że to było najmądrzejsze polskie pokolenie być może w historii. Po drugie, nie wiem, czy bo profesor Król uważał, że byliśmy głupi, ponieważ w jakimś sensie absolutyzowaliśmy wolność. A czy to nie jest trochę tak, zastanawiam się, w naszej epoce, cóż mamy absolutyzować, jeśli nie wolność, prawda? Więc może bycie głupim, cudzysłów, jest zdrowym odruchem. Może przyzwoity człowiek powinien być trochę głupi. W pewnym sensie tak, ale ja zgadzam się z Marcinem, że no, z jednej strony panuje u nas w Ameryce nie tylko kult wolności, no i oczywiście wolność jest no, ogromną wartością dla nas wszystkich, ale też kult indywidualizmu. A to ma swoje korzyści, a nie korzyści. No a poza tym to podobieństwo, jeżeli chodzi o to, co Marcin wtedy podczas tej rozmowy powiedział, że ten byliśmy i u nas, no i u was podatnie na tę narrację no, końca historii. To była druga wersja ukończenia heglowskiego. No tak, tylko że Fukuyama uznawał, że koniec historii identyfikował trochę z nieuchronnym, jego zdaniem, triumfem liberalnej demokracji. A czy dzisiaj nie jesteśmy w przededniu, ktoś by powiedział, nieuchronnego triumfu kłamstwa, dezinformacji i autorytaryzmu? Nie ma nieuchronności. Nie ma niczego takiego. Po prostu trzeba walczyć. Żyjemy na świecie przypadkowości, tak. To chodzi o nas. To Marcin ma rację pod tym względem, że jest przypadek, są zbiegi okoliczności, no są wybory, no i są ludźmi. No, a my podejmujemy decyzje, my robimy wybory. Nie ma nieuchronności w historii. Wszystko jest możliwe. Nie ma żadnej gwarancji. Czyli sumując, jeśli dobrze rozumiem, to przesłanie pani profesor zaczerpnięte trochę z Michnika, trochę z Havla, trochę z Króla brzmiałoby. Musimy być odpowiedzialni, żyć prawdzie, bronić tej prawdy, bronić przyzwoitości i walczyć o te wartości, bo tylko od nas zależy finalnie, czy one przetrwają, czy nie. To absolutnie. No nie przyszło mi do głowy żadnego lepszego pomysłu. No, moim zdaniem musimy wrócić na to. Musimy wrócić na ten moment, na tę filozofię tych dysydentów. Prawda, podmiotowość, odpowiedzialność, myślenie dla siebie. Nie mamy niczego lepszego. A na końcu będzie aksamitna rewolucja, tak? No, nie wiadomo, co będzie. Ale to, że nie wiadomo, to też jest nasza nadzieja, bo to znaczy, że jest szansa. Pani profesor, bardzo serdecznie pani dziękuję za rozmowę. Bardzo serdecznie panu dziękuję. I ja pani dziękuję za te wykłady i te, które słyszałem we Lwowie i te, których słuchałem w internecie, bo miałem wrażenie, że powiedziałbym, wie pani, taka fantastyczna kombinacja intelektualnej klarowności świetnego amerykańskiego uniwersytetu. I ta klarowność jest tak nasączona taką trochę wschodnioeuropejską metafizyką hawlowsko-michnikową. A, dziękuję. Staram się o to.
Także bardzo serdecznie dziękuję, pani profesor. Dziękuję nawzajem. Kłaniam się, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję pięknie. Do widzenia.